Zarzut uznaniowości w wydawaniu rozstrzygnięć nadzorczych podczas listopadowej sesji Rady Gminy postawili wojewodzie podlaskiemu dwaj urzędnicy, wójt gminy Szypliszki oraz sekretarz tej gminy. Sekretarz gminy tak wyjaśniał Radzie przyczyny unieważnienia czterech uchwał w sprawie skarg mieszkańców na działalność wójta. Wojewoda podlaski podjął decyzję o unieważnieniu uchwał tylko i wyłącznie dlatego, że doszedł do wniosku, że zbyt krótkie jest uzasadnienie i zbyt lakoniczne. Dlaczego się tak działo? Tego my do końca nie wiemy, bo oczywiście my dostajemy tylko rozstrzygnięcia tutaj pana wojewody. Zupełnie pominięto w tej informacji fakt, że wojewoda w rozstrzygnięciu wskazał bardzo dokładnie przyczyny unieważnienia uchwał. Stwierdzone nieprawidłowości nie tylko uchybiają normie zawartej w kodeksie postępowania administracyjnego, lecz prowadzą również do naruszenia fundamentalnych zasad, którymi organ administracji powinien się kierować w toku postępowania. Uchwały Rady Gminy Szypliszki podjęte zostały z istotnym naruszeniem prawa, zatem stwierdzenie nieważności jest w pełni uzasadnione i konieczne. W podobnym duchu rok temu, tak jak Państwo pamiętają zapewne, szczególnie Panowie Radni, rozpatrywana była skarga również tutaj przez Radę Gminy. Uzasadnienie było identyczne i uchwała przeszła bez problemu. Ten wysoki rangą urzędnik gminny wyjaśnia radnym genezę rozstrzygnięć. Prawdopodobnie przyczyną jest to, że wojewoda otrzymał, no nie chcę nazwać po imieniu tego, ale pismo wskazujące tutaj, że doszło do jakichś nieprawidłowości. Na temat wydanych rozstrzygnięć wypowiada się również wójt tej gminy. Dzień wcześniej podejmowane były uchwały też porzucające skargi na pracowników, dokładnie już nie pamiętam, ale jednostek podległych w Urzędzie Miasta Suwałki. Identyczne uchwały, identycznie krótkie uzasadnienie. Tamte uchwały nie zostały porzucone, wszystko było ok. Nasza była podjęta dzień później. Tak, już została uchylona. Pewnych działaniach. W odniesieniu do tych wypowiedzi Biuro Prasowe Wojewody przekazało nam następujące stanowisko. Wojewoda Podlaski, dokonując oceny legalności przedkładanych uchwał, kieruje się wyłącznie oceną ich zgodności z prawem. Wszelkie pisma osób trzecich informujące o naruszeniach prawa zapisami uchwał traktowane są jako sygnał w sprawie, gdyż organ nadzoru działa w tym zakresie z urzędu, a nie na wniosek. Podkreślenia jednak wymaga, iż stwierdzenie nieważności aktu prawnego każdorazowo następuje po przeprowadzeniu szczegółowego postępowania wyjaśniającego i tylko w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia prawa. Nie są brane pod uwagę inne względy, jak słuszności czy celowości, czy nawet subiektywne przekonanie o pewnym stopniu słuszności stawianych zarzutów. Zasadność wydanego rozstrzygnięcia nadzorczego przez wojewodę podlaskiego w odniesieniu do uchwał rad gmin może być weryfikowana na drodze sądowej. Zaskarżenia wydanych przez wojewodę rozstrzygnięć chyba nie należy się spodziewać. Rada już zastosowała się do wskazania wojewody i po raz drugi podjęła uchwały w sprawie skarg. No miejmy nadzieję, że w tej chwili to uzasadnienie, które będę miał Państwu przyjemność przeczytać, jest wystarczające. O tym, czy tym razem Rada wykonała ciążące na niej obowiązki należycie, przekonamy się niebawem.